Cześć kochani, tu Agnieszka. Jesteśmy, słuchajcie, w Zarze, ale tylko na chwilę, spokojnie. Nie będzie to dzisiaj znowu Zara i tylko Zara. Mam tylko kilka rzeczy z sprzedaży, 4. Stwierdziłam, że tu jest dobre światło, więc nagram dla Was tutaj wstęp. I teraz tak, bardzo mnie zadziwiłyście, bo jak zrobiłam ankietę na Instagramie, czy wolicie nowe kolekcje, czy jeszcze chcecie wyprzedać, to większość była za wyprzedażą. Ale nie taka znowu jakaś gigantyczna większość, więc wiem, że nie każdy będzie dzisiaj usatysfakcjonowany, ale no nie da się zadowolić wszystkich i zrobimy jeszcze dzisiejszy film z wyprzedaży, a potem już może się zajmiemy nowymi kolekcjami i ewentualnie przy okazji przeglądu nowych kolekcji coś tam z wyprzedaży, jak jeszcze będzie ciekawego, to pokażę. Może się tak umówmy. Także dzisiaj mamy ostatni film z wyprzedaży. Planuję dzisiaj oprócz Zary, bo Zara, że tak powiem, przy okazji mi wpadła, iść tak do Bershki, do Pull&Beara i do Sieny, a może zobaczymy jakie sieciówki, czy coś będzie w ogóle ciekawego w tych sieciówkach, bo jak nic nie będzie według mnie ciekawego, no to nie zobaczycie nic tam, bo nie będę nic mierzyć. Natomiast, no właśnie, zaczynamy od Zary. Byłam dzisiaj zwrócić dużo rzeczy. To był bardzo duży zwrot i najspudniejsze jest to, że musiałam zwrócić tą sukienkę, która mi się tak spodobała w ostatnim zerowym mierzymy, ponieważ jak chciałam ją wyprasować, w sensie parownicą, to zobaczyłam, że ona niestety, czego nie było widać na filmie, ja tego nie zauważyłam, no bo to jest dużo materiału, zawinięty i tak dalej. Niestety miała 2 żółte plamy. Takie nieduże, ale takie, które stwierdziłam, że no nie, jak płacę pełną cenę za sukienkę i to jest 250 zł, to ja nie chcę żadnych plamek, więc no oddałam ją, co zrobić. Ale dobra, zmierzymy dzisiaj jeszcze rzeczy z wyprzedaży, tak jak mówię, chyba 4 i to są wszystko sukienki, chociaż jedno to jest chyba koszula, coś takiego. Myślę, że no, zobaczymy, czy będą fajne, czy nie. To czarne się fajnie zapowiada, ale to się wszystko okaże. Natomiast jeżeli chodzi o to, co mam na sobie dzisiaj, to mam na sobie spódnicy z wyprzedaży z Zary, tą cargo. I teraz powiem Wam, co zwróciłam. Zwróciłam tą drugą, taką ciemną, oliwkową, bo stwierdziłam, że w tej czuję się dużo lepiej. To jest taka spódnica, jak nie widziałyście tamtego filmu, to Wam szybko pokażę, cargo po prostu z rozcięciem, z takim rozpierdaczkiem z tyłu i koszula z Massimo Dutti z wiosenno-letniej właśnie kolekcji. Mój wysłużony top z intimisimi, który ma pewnie z 15 lat już może, nie wiem, nawet. Torebka Kors, tonerka, bardzo lubię ją nosić. Jeżeli chodzi o to, co mam na szyi, to jest to i to. To są z zestawu z Zary z zeszłego roku. Widzę, że sobie krzywo powiesiłam, w sensie na odwrót. A to są z Mango z zeszłego roku. Takie muszelki i kolczyki, a nie kruk. Okulary są z Zalando Lounge, to jest Gizeh, ale no wiadomo, na Zalando Lounge to trzeba polować, to nie jest tak, że one są cały czas dostępne, wiadomo. Do tego mam Birkenstocki Gizeh. To kupione chyba też na Zalando Lounge jakieś 2 lata temu, myślę, może 3 lata temu. A na paznokciach mam, bo o to możecie pytać, bo kolor jest rewelacyjny. To jest Semilac. Zamówiłam sobie ostatnio lakiery z Semilaka i to jest ten kolor 000, Lazur Dream, coś takiego. Więc to jest mój, że tak powiem, to jest to, co mam dzisiaj na sobie. A teraz już zmierzmy te kilka rzeczy tak szybko. Wiecie co? Zaczniemy w ogóle tak, bo mam 4 rzeczy z wyprzedaży i jedną nie z wyprzedaży, z nowości. Jak ja to zobaczyłam, to moje srocze serce zabiło bardzo szybko. To jest taka siatka, tylko nie było większego rozmiaru, więc wzięłam M-kę. Możliwe, że to ma być przylegające i że ten rozmiar jest ok, taki jak powinien być, ale ja bym chciała, żeby to było troszkę jednak luźniejsze. To jest taka siatka z cyrkoniami i one są takie tęczowe, widzicie to? Po prostu rewelacja, jak mi się to podoba i w ogóle fajnie wygląda do tego, popatrzcie. Nawet do tej spódnicy się fajnie zgrywa kolorystycznie, bo to jest właśnie... Ta siatka ma chyba nawet bardzo podobny kolor jak ta spódnica, także coś takiego Wam chciałam pokazać. Powiem szczerze, że no, podoba mi się zarąbiście. Nie jest to rzecz praktyczna, wiadomo, to jest też jakiś taki krop chyba troszeczkę, ale no nie wiem, chciałam Wam pokazać, bo jest rewelacja, jakbyście na jakieś imprezy potrzebowały czy coś, no to spoko. Nie wiem, jak te cyrkonie się będą oczywiście trzymać, to jest lekko elastyczne, ale nie jest tak, żeby cokolwiek tutaj gryzło, drapało i tak dalej. To jest, no czujecie, że macie taką kolczugę małą po prostu na ciele. Rewelacja, bardzo mi się podoba, ja sobie to dodam na wishlistę, jeżeli to doczeka do jakiejś wyprzedaży, tylko że może większość rozmiar właśnie, no to ja bym sobie to kupiła, tak żeby mieć z chęci posiadania po prostu. Ewentualnie mogłabym podciągnąć spódnicę trochę wyżej, ale nie, no bo tutaj zawsze będzie wychodzić troszeczkę, natomiast, no nie wiem, można to nosić i na gołe ciało pewnie, a ja założyłam na ten mój top, który mam na sobie, bo jednak na gołe ciało bym tego nie nosiła, tak to wygląda z tyłu, więc fajna rzecz. No nie wiem, podoba mi się zarąbiście, czy na jakieś wieczorne takie letnie wyjście, no sztos. Wiecie, że ja jestem sroką. Staram się teraz ogarniać i kupować rzeczy praktyczne. Ja już wam o to mówiłam w ostatnim Mierzymy, że tak jakby nie odpychać od siebie tej myśli, że to jest bez sensu taki zakup, ale jak widzę coś takiego, no to jest ciężko, powiem wam. I tutaj to, no rozmiar już wam powiedziałam, to kosztuje 150 zł. No i poliester z elastanem, no wiadomo, jakiś plastik, te cyrkonie, no ale efekt tu jest po prostu przekozacki moim zdaniem. Naprawdę to jest piękne. Wiem, że większość osób się ze mną nie zgodzi, ale dla mnie jest. I teraz ta chyba koszula taka wiązana, ej, ona jest rewelacyjna. Ja w ogóle jej nie widziałam na stronie, w ogóle jej nie widziałam w kolekcji. Zawiązałam ją teraz. To jest taka koszula z kołnierzykiem, mamy tutaj czarne guziki i jest ażurowa i to jest właśnie taka z haftem angielskim. Tu mamy kwadratowe kieszonki z klapkami, no i ten pasek związany. Ja w ogóle mam tutaj rozmiar S, jedyna, która wisiała, więc tak stwierdziłam, że zaryzykuję. Tu mamy po bokach rozcięcia i tak sobie ją założyłam do spódnicy. Tylko, ale ona do wielu rzeczy może pasować. To jest taka, powiedziałabym, że może być jak letnia kurtka trochę. Myślałam, że będzie dłuższa i mogłaby być nawet jako sukienka, tak jak ta czarna lniana, którą mam, no ale nie jest tak. Tak, pokażę wam w ten sposób. Dzisiaj mam włosy ze skrętem z tyłu. Wygląda to, czekajcie, zaciągnę. Wygląda to w ten sposób. Myślę, że może M-ka nawet, no wiadomo, byłaby na mnie lepsza, ale ogólnie fajna rzecz. Taka niespodziewanie fajna. Wiedziałam, że ma potencjał, jak ją zobaczyłam, ale nie sądziłam, że aż tak. Może do tej spódnicy to nie jest idealne zestawienie, wiadomo, ale no naprawdę wydaje się fajna. I tutaj pewnie też będzie bawełna. Jeszcze ją puściłam tak luzem, żeby można było sobie zobaczyć, jak to luzem wygląda. Czekajcie, zaciągnę tutaj, o, tak żeby się układała, tak luźno. Coś tu jest tak dziwnie. Ta część ciągnie trochę, aha, bo ona jest inaczej ułożona po prostu. No dobra, jak się ułożył, tak się ułożył ten pasek. Nie, nie poddam się. Tak, także coś takiego. Myślę, że ona jest fajna też tak właśnie na to późniejsze lato, tak jak ja lubię nosić, kiedy mamy późniejsze lato, właśnie ciemne kolory, no to powiem wam, że siadła mi dosyć i ona chyba kosztuje tylko 59 czy 49 zł, więc to też nie jest jakaś wielka cena. Jestem na tak i popatrzcie jeszcze, jak ona się fajnie komponuje w ogóle z takim kolorem, takim w stylu cargo, całkiem fajnie, więc można by ją zestawiać ze spodniami, spodenkami, czy tak ze spódnicą? Ciekawa jestem, co sądzicie o takim zestawieniu, w sensie tej długości spódnica w tym stylu i taka koszula. Stylowo nie do końca mi to gra, ale może napiszcie, co wy sądzicie. I tutaj metka 59 zł. No i zobaczmy, co tutaj mamy. Poliester z bawełną, haft poliester. Ej, czekajcie, zobaczę na tej wewnętrznej metce to, co tutaj mamy. Tak, embroidery, czyli hafty. Akcent może mam zły, ale to było 100% poliestru. I tutaj 80 poliester, 20 bawełna. Czekajcie, ale co to jest? To jest tkanina zasadnicza, base. Nie widzę tutaj, czy to jest basic fabric. No to jest poliester z tym bawełną, ale wiecie co, że ja nie powiedziałabym absolutnie. Byłam przekonana, że to jest po prostu bawełniana koszula. Dziwna. No nie wiem, w każdym razie fajna była. Kolejna rzecz to sukienka, słuchajcie, wziąłam ją w rozmiarze L i ona jest za duża i jest zepsuta, nie ma tutaj haftki na ten guzik, jest rozerwany materiał, kurde, szkoda, w sensie nie tyle szkoda, bo ja bym jej nie kupiła, ja mam czerwoną sukienkę, którą bardzo lubię, ale no szkoda, bo to jest rzecz, której prawdopodobnie już nikt nie kupi po prostu przez to i pójdzie na jakiś przemiał. Generalnie sukienka jest taka z trójkątnym dekoltem i kołnierzykiem, cała jest zapinana na guziki, tutaj powinien pewnie też być pasek, bo są szlufki na pasek. Góra jest tak ładnie odszyta, mamy lekko szersze rękawy i ściągacz. No i długość jest taka, jak widzicie, i ona tutaj ma taki rozpierdaczek z przodu, czyli nie dopina się do końca, dopina się do pewnej długości. Fajnie wygląda. Była też S-ka, ale pomyślałam, że S-ka to raczej się nie dopnę, więc stwierdziłam, że wezmę za dużą po prostu najwyżej, albo może będzie dobra. Ciekawa sukienka, powiem Wam. Podlinkuję ją Wam, jeżeli tylko będę oczywiście w stanie to zrobić. Jest bardzo kobieca, bardzo taka fajna, chociaż powiem Wam, że jakby tu była ta pętelka, to ona nie byłaby jakaś na mnie za duża. W sensie nie jest tu luźna jakoś bardzo, ani ciasna, a taka może nawet by była idealna, jakby ją tak założyć. Fajna, przyjemny materiał, czuć tak, jakby to była jakaś mieszanka z lnem, ale tego pewna oczywiście nie jestem, bo tak jak koszula mnie zaskoczyła, to już wolę może nie gdybać. Podoba mi się jej rozkroszowanie, to, że ona jest taka rozkroszowana na dole. Mamy tutaj również kieszenie, więc fajna sukienka, bardzo ładny odcień czerwieni. Jeżeli chodzi o odcień, to powiedziałabym, że on jest dosyć ciekawy, bo to nie jest ani karmin, ani cynober. Ona jest taka przełamana, taka centralnie po środku. Tak mi się wydaje, bo ani nie ma tutaj przewagi tonów właśnie karminowych, czyli tej chłodniejszej czerwieni, ani cynobrowych, jak tak na nią patrzę. Chociaż, no nie wiem, odcień czerwieni jest bardzo taki, bardzo fajny po prostu. Nie wiem, jak to wygląda w kamerze, bo mam w aparacie zawsze jest trochę inaczej, w sensie w telefonie, niż później na filmie. W sensie ja widzę inaczej i widzę w aparacie, że wydaje się trochę bardziej karminowa, ale mam wrażenie, że ona jest taka centralnie po środku, jeżeli chodzi o czerwień, więc bardzo ładna. I tutaj, tak jak powiedziałam, to była Alka, normalnie kosztowała 229, teraz 80 i mamy tutaj len z bawełną, więc dobry skład. No, ładna sukienka, uważam, że to jest bardzo ładny fason, tylko chętnie spróbowałabym na przykład M-kę i wtedy by było, myślę, lepiej widać, albo L-kę, która nie była zepsuta, ale niestety no teraz przy wyprzedażach to jest masakra z tym psuciem ubrań. I tu jest kolejna sukienka, taka biała w zielone wzorki, mamy zielone slaje chyba takie, tak. I tutaj mamy też obszycia, hafty takie w takim prawie że neonowym zielonym. Dekolt jest trójkątny, głęboki, bo widzicie, ja mam tu top, tak to by mi wyszedł biustonosz i jest podcięta tak pod biust. I tutaj część jest podwójnie podszyta, tu mamy podwójny materiał, natomiast dół nie, dół już nie i ona prześwituje. Czyli coś takiego jak ta, którą mierzyłam. Długa sukienka, na dole też mamy taki wzór, no i kojarzy się to tak lekko jakoś grecko i w tym kierunku śródziemnomorskim. Z boku wygląda tak, no luźna, fajna sukienka po prostu, czy tunika, czy sukienka, rękawki też są odszyte tak jakby z jednego fragmentu i tylko podcięte, ale są przyjemnie szersze i one zasłaniają tutaj taką u mnie najszerszą część ramienia, więc ładna jest. Znowu, nie jest to rzecz, której potrzebuję, której pragnę, nie było tak, że jak ją założyłam, to poczułam to takie o wow, this is it, więc nie dla mnie, bo ja się będę teraz tylko tym kierowała. Widzę, że ona tutaj ma co? Dobra, już myślałam, że to jest jakieś znowu uszkodzenie, ale to jest tylko nitka, którą właściwie nie wiem, czemu rzuciłam tam, ale dobra. A, tutaj posprzątają, tutaj sprzątają, jest czyściutko, lepiej, żeby była tu może niż na sukience, nie wiem, tak mi się wydaje. A może, nie wiem, nieistotne. Nie zrobiłam nic strasznego, myślę, tak czy siak. Więc tak. Fajna sukienka, ładna, przyjemna i taka leciutka, to jest taka typowo wakacyjna kiecka. Przed kostkę. Ona nie ma żadnych rozcięć po bokach, tylko jest właśnie taka, wiecie, taki trapezik. Ale widzicie, myślę, popatrzcie, prześwituje mi ciało. Prześwitują mi tutaj nogi, krok nawet swój widzę, więc coś ja bym pod nią nosiła, no chyba, że ewentualnie na jakichś wakacjach do stroju kąpielowego to miałabym to głęboko w poważaniu. Ładna. Dużo ich wisi i ja ją widziałam na stronie, ona mi się często polecała też na stronie. Nie jest to chyba rzecz, której wszyscy pragną, ale taka na wakacje przyjemna, no i ta kolorystyka jest też ładna. I tutaj cena to jest 80 zł i mamy w składzie, tak, na zewnątrz 100% wiskozy, podszewka 100% poliestr, czyli to tylko tutaj z przodu, tak jakby na dekolcie, na rękawkach, rozmiar M. I tutaj jeszcze jedna sukienka w takim samym vibe, bardzo podobnym. Zresztą ja wzięłam dzisiaj właśnie takie lekkie, długie, zwiewne, wakacyjne sukienki. Mam jeszcze tam jedną, widzicie w tle. Takie, które gdzieś mi się na stronie przewijały i jakoś tak stwierdziłam, że je pomierzymy dzisiaj. Ta ma takie rozcięcie tutaj i jest zapinana na guziczek, tak pod szyję. To mi się nie podoba za bardzo, bo ona lepiej by wyglądała po prostu, czekajcie, bo mi się teraz o ten guziczek zaczepił na szyjnik. Ona by lepiej wyglądała, tak mi się wydaje, no z jakimś takim normalnym dekoltem, trójkątnym na przykład, żeby tutaj coś więcej było powietrza, że tak powiem, przy tej szyi. Ona jest cała haftowana, bo te wzory są haftowane. Rękawy mamy podobnie jak tam, no i tutaj mamy takie dwa odcięcia i właśnie mamy haftowane wzory czarną nicią. Widzicie? Ładnie to wygląda, bardzo ładnie. To też jest znowu taka bardzo wakacyjna kiecka. Wezmę włosy stamtąd, żeby zobaczyć tył. Góra jest takie dziwne wrażenie, jakby ciągnął ten dół, tą górę, że tu jest takie naciągnięte i mamy te falbany. Widzicie, że ona się tak trapezowo nie rozchodzi, ale i tak jest moim zdaniem bardzo ładna. Tylko, że no właśnie, dla mnie odpada przez taki dekolt, bo ja takich dekoltów po prostu nie lubię. Długość jest no taka 10 cm przed kostkę, tak bym powiedziała, przy 1,70 m, bo ja mam 1,70 m. Znowu mamy takie ścięte rękawki. Te są troszeczkę krótsze niż w tej poprzedniej sukience, ale no nie wiem, jest spoko tak ogólnie rzecz biorąc, co sądzicie? Tylko, że tutaj oczywiście sukienka jest prześwitująca, bo tutaj już nie mamy żadnych podszewek, nic takiego, więc ona po prostu cała prześwituje. Widać tutaj granicę z moim topem na przykład, nie? No to są takie cieniutkie sukienki zwiewne i najlepiej właśnie na jakieś wakacje bądź coś pod nie sobie przychudobić. Dziwnie to brzmi, dziwny tekst, no ale dobra. Słuchajcie, zobaczmy metki. I tutaj cena to jest 8 dych i mamy wiskozę, podszewka, wiskoza, nie wiem gdzie tu jest podszewka, no ale dobra, ja miałam tutaj rozmiar S, a więc może dlatego ona tak wąsko u góry trochę wyglądała. Podszewka? No ja tutaj się nie doszukam podszewki za bardzo chyba, bo nie wiem gdzie by ona tutaj miała być. Ej, to mi się podoba, ja to też widziałam na stronie, nawet chyba mam to dodane na wishliście. To jest też taka sukienka, tunika, ale to jest po prostu prostokąt, słuchajcie, z trójkątnym dekoltem tutaj tak zaszytym, głębszym, taka typowo wakacyjna, no w takie też wzory trochę boho daje vibe, trochę taki właśnie orientu, nie wiem, podoba mi się to. Śmieszne jest, znaczy śmieszne, takie inne w jakiś sposób. Fajnie się w tym czuję, bardzo fajnie, aczkolwiek to jest mocno szerokie, popatrzcie jak to z tyłu wygląda, widzicie? Jest szerokaśne po prostu. Ja chyba tutaj mam M-kę, zaraz sięgnę czy nie sięgnę, zobaczyć i czy w ogóle będę widzieć M-kę, tak, więc to jest bardzo, bardzo przeskalowane, ale to znowu to jest taka typowo wakacyjna rzecz, popatrzcie, z przodu wygląda fajnie, z przodu wygląda tak, jest szerokie, ale nie jest tak szerokie jak ten tył, bo tutaj ten tył tak jakby on się zamyka za rękami, tak nachodzi jeszcze na ręce. Może to sprawia wrażenie, że to jest takie dociążone? No nie wiem. Jest bardzo, bardzo szerokie w tym rozmiarze, ale jest w tym coś, jak na to patrzę, że czuję takie fajne uczucie. Jest coś w tych wzorach, a już chyba wiem co, słuchajcie. One są trochę takie jak kalejdoskopowe. A ja mam, nie wiem, to jest takie dziwne, tak samo jak błyski, to ja mam tak z wzorami, jak są kalejdoskopowe, to mnie strasznie przyciągają. Nie wiem, może to jest jakaś forma zaburzenia, nie mam pojęcia, ale jest to, no, patrzcie, widzicie? To wygląda jak taki kalejdoskop. A jakby to jeszcze było więcej kolorów, to już w ogóle by było czadowe. Fajne, ciekawa jestem składu tutaj i powiem wam, że to mi się na tyle podoba, że ja bym nawet, kurczę, zmierzyła mniejszy rozmiar jeszcze. Tego też sporo chyba wisiało. Zmierzyłabym tak z ciekawości, czy nie będzie aż tak wielki z tyłu i gdyby to na przykład kosztowało jakieś 5 dyszek, to może i bym nawet, kurczę, wzięła. Ale to tak, rozmiar M to kosztuje 80 zł i to jest 100% rami. No, jest to takie ramiowe rzeczywiście. No i mocno prześwitujące, tak jak powiedziałam, więc coś bym musiała mieć choćby szorciki pod spód. Za 8 dyszek tego nie wezmę. Jeżeli obniżą cenę na przykład na sklepie internetowym i będzie dostępny rozmiar S za 49 zł, to wtedy możliwe, że się skuszę. Jeszcze wam pokażę te wzory. Nie wiem, no jest w tym coś, co mi się podoba. Po prostu jest taki vibe, który do mnie przemawia. Jesteśmy teraz w Bershce i tak jak przyszłam po tej wyprzedaży, nie wiem czy kojarzycie taką dziewczynę, znaczy kobietę właściwie, która nagrywa na Instagramie i jej reakcje, no to jest takie śmieszne, na młode lat 2000, czyli tam z jej high school i tak dalej, nie high school tylko z liceum i podstawówki, chodzi i tak pokazuje te wszystkie kicze z lat 2000 i robi takie to ja miałam ochotę dzisiaj nagrać taką rolkę, jak tutaj wyszłam do Bershki, straszne kichy a la 2000 na tej wyprzedaży. A jak pamiętacie, bądź nie pamiętacie, jak robiliśmy przegląd wiosenno-letniej kolekcji Bershki, to były fajne rzeczy, a zostały teraz tylko takie gnioty z lat 2000, taki kicz. Ale słuchajcie, wzięłam 4 rzeczy ogólnie do zmierzenia, tak czy siak, które ewentualnie rokują cokolwiek więcej. I pierwsza rzecz to są spodnie. Takie szerokie spodnie. Wzięłam, nie pamiętam jaki rozmiar, chyba 38. One mają tutaj zaszewki i są całkiem spoko tak z przodu, powiem szczerze. Że trochę są luźne. Nie wiem, czy to jest 40 czy 38, czekajcie, bo nawet tu mam metkę. 38, ale są takie no dosyć luźne. Niby tutaj paperback troszeczkę u góry, więc może powinnam je podciągnąć jakoś tak. Dziwnie się tutaj układają, robi się taki, no dziwnie to wygląda troszeczkę, dziwnie się zaginają na kroku. Przynajmniej na mnie, bo wiecie, to zależy od sylwetki też. Nogawki takie bardzo szerokie. W ogóle przyjemne spodnie, powiem szczerze. Z boku wyglądają tak. No tutaj niestety mamy ograniczone możliwości oglądania tych rzeczy. Z tyłu tak. Trochę mi w pupę wchodzą, bo i majtki mi też wchodzą, więc i spodnie też mi wchodzą. Nie prześwitują chyba. Wyglądają ładnie. Całkiem ładnie, tak mi się wydaje. No to po prostu nie mają żadnych kieszeni, nic takiego. Takie zwykłe, szerokie spodnie. Na pupie się całkiem niegłupio, wydaje mi się, układają z boku, tak. No tu mamy taboret, mamy dużo różnych rzeczy, więc no ciężko mi jest inaczej to... No, ciężko jest mi inaczej wam to pokazać. Także takie spodnie. To jest taki materiał jakby... cienki jeans, coś takiego. Wydaje mi się, że one będą bawełniane i gdyby na przykład troszkę były mniejsze, to byłyby moim zdaniem całkiem spoko. Długość jest fajna, bo przy 1,70 m no, są takie do końca stopy, no, na cały mój wzrost, że tak powiem. I jeszcze zostaje mi trochę podeszwy tych japonek. Spoko spodnie. Nie powiem, że nie. Spoko całkiem. Także zobaczmy teraz jeszcze metki. I tutaj no rozmiar, tak jak mówiłam, i one kosztują 50 zł, więc nie są jakieś drogie tak naprawdę, są taniutkie. Jeszcze zobaczmy na metkach tutaj ewentualnie jaki jest skład, czy tu jest w ogóle jakaś metka ze składem, czy jest tylko, o tutaj chyba będzie, poczekajcie, Bershka 64 bawełna, 38 wiosel, tak dobrze widzę, tak, więc ładny skład mają. Wzięłam jeszcze taką sukienkę, ona jest w takim spokojnym kolorze i tak stwierdziłam, że zobaczymy, ale nie podoba mi się. Cała tutaj jest na gumce, myślałam, że może można ją dać tak, wiecie, jak i szpankę, ale tutaj przeszkadzają w tym rękawy trochę, bo te rękawy są właśnie takie bufkowane i widzicie, one mają gumki w paru miejscach i na końcu są takie rozszerzane. Ładny wzorek, wydaje mi się, że tutaj skład też będzie, au, a się szczeliłam, będzie niegłupi. Taka zwykła, trapezowata, krótka, ale wydaje mi się, że nie za krótka, bo nawet jak rękę podnoszę, to jest wciąż znośnie. Zobaczmy ją z boku. No nie wiem, jak komuś taki detal się podoba tych rękawów, to jest ok. Z tyłu jak wygląda dekolt? Aha, mamy taki okrągły dekolt też na plecach i na pupie, no z tyłu po prostu taka luźna sukienka. Mnie nie do końca te rękawy przekonują, mi się to nie do końca podoba, aczkolwiek no jest to motyw, który dodaje tej sukience coś, zwłaszcza ta część, która się tak dzwonkuje na dole, jest to ciekawe. Wzorek, no taki trochę, wiecie, w wydaniu właśnie typowo młodzieżowym, ale też fajny, trochę się kojarzy tak, no taki abstrakcyjnie tak naprawdę, trochę się z zebrą kojarzy, o, tak się może kojarzyć, ale ja wiem, dla mnie ta sukienka nie jest niczym szczególnym i no w Bershce zwykle na początku sezonu są moim zdaniem fajniejsze rzeczy i tam mogę coś czasem znaleźć, a teraz to takie zostały takie średnie, w sensie kiczowate, to co wam mówiłam, ale to co mam tutaj Jedna rzecz jest bardzo ciekawa, to wam chcę zaraz pokazać, ale na przykład taką sukienkę mam i zaraz ją też założymy. To się wydaje nie głupia całkiem, taka w kwiatuszki z miseczkami, zobaczymy jak to będzie odszyte. Ta jest taka fancy, ta jest taka bardzo chill, bardzo chill, bardzo komfortowa. Jakby się wam podobała, no to jak coś to Bershka. I tutaj cena jest bardzo przyjazna, bo to jest 40 zł. Ja miałam tutaj L-kę i w składzie mamy wiskoza i chyba len, ale ja nie widzę dokładnie. To jest takie niewydrukowane dobrze, więc zobaczymy na tej metce. Tak, ale dobrze zgadłam. 83 wiskoza, 17 len, więc skład jest spoko. I teraz właśnie ta sukienka, ja ją wzięłam w rozmiarze L, wyglądam w niej mocarnie dość. Te miski są duże, to jest rozmiar L, więc miski są takie, że byłyby ok. Ramionczka są regulowane, ale jakbym je dała niżej, to już za bardzo mi biust wychodzi. To nie jest to, co chcę, poza tym ona byłaby tu wtedy troszkę za luźna, zresztą jest troszkę za luźna. Natomiast to nie są miski, które sprawią, że biust będzie tak podkreślony w ten sposób, tak jak powinien być, tylko one leżą po prostu tak płasko. Nie jest to dobrze odszyte. One są duże, ale bardzo płaskie, więc niespoko. Natomiast sam fason sukienki ładnie tu jest skrojona, bo patrzcie, na biodrach. Tu mamy niby taką gorsetową właśnie część, a na biodrach jest lekko zaokrąglona i mamy to rozcięcie tak. Ja w ogóle, żeby nie ściągać koszulki, to przewróciłam ją tak, wiecie, ściągnęłam na drugą stronę na dół i podciągnę później tylko i założę ramionczka. Tak wygląda z boku. Widzicie te miski? O, one są po prostu płaskie, płytkie bardzo. Takie ten. Aha, no i tutaj mamy jeszcze regulowane na plecach sznurowanie. Nie wiem, czy to widać. Widać za to mój sprany stanik. I dół jest ładny tej sukienki. Bardzo mi się podoba. Natomiast góra jest no nie taka, jakbym chciała. O, chcecie? To wam pokażę moją bliznę po usuwaniu pieprzyka. Tu są plamy po rankach, które mi się porobiły uczuleniu, którego dostałam na jakiś preparat, którego tam użyli już przy pościągnięciu szwów, więc jest to całe zaczerwienione, ale to zejdzie. Natomiast pieprzyk był wielkości tego, może tego, no i cięcie jest takie dosyć, nie? Bo to jest takie. Część tutaj się widzę wzrosła, tu gdzie mogę naklejać plastra, a tu gdzie nie mogę za bardzo, no to wygląda to nie za pięknie. No, będę miała pociętego cycocha i tyle. Lepsze to niż pieprzyk, który mnie tam odstawał, podrażniał i wiadomo, że coś mogło się z niego zrobić, więc już trudno. Jestem cała zabliniona. Jeszcze wam pokażę, jak zaczęłam. To jak gdzieś to było w jakimś filmie z lat 80. Nie naga broń, tylko zabójcza broń czy coś takiego, że gdzieś sobie pokazywali uszkodzenia kobieta i mężczyzna. Patrzcie tutaj, tak wygląda blizna, jak strzelą szwy. To było w ten sam sposób zrobione, tylko że tutaj niestety od razu dostałam alergii i puściły mi szwy i takie coś będę miała teraz. No, to nie jest oczywiście wina lekarza, tylko was ostrzegam, że jak chcecie usuwać jakieś znamiona czy kroić się, to nie każdy się do tego nadaje, w sensie nie każdy może być tak z łatwością krojony. Ja niestety nie mogę. Drugie takie jak tutaj mam na środku pleców po usuwaniu też pieprzyka, natomiast tutaj miałam pieprzyka na karku i tak samo się zrosło jak to i jeszcze z pod włosami, więc to też nawet od miejsca na ciele zależy, słuchajcie, tak wam chciałam poopowiadać, tylko w każdym razie sukienka by była spoko, gdyby nie ten biust, który tutaj dla mnie po prostu jest za luźne. Może jakby to bardziej przycisnęło, jakby było w mniejszym rozmiarze, to by jakoś to się ułożyło, ale nie sądzę. I tu jest jeszcze zapinana na zamek ładna sukienka, tak ogólnie jest spoko, no nie wiem. Ogólnie jest spoko, tylko po prostu nie na mnie, nie na moje proporcje. A, jeszcze nie chciałam wam jeszcze coś powiedzieć. Słuchajcie, dzisiaj mam plaster ściągnięty na nosie również i możecie tutaj nawet pod makijażem zobaczyć też bliznę. I na przykład na nosie nic mi się nie działo, absolutnie. Nie miałam żadnych takich reakcji. Także widzicie, to zależy. Ja na przykład prawdopodobnie jakbym chciała sobie zrobić operację biustu albo nie wiem, cokolwiek gdzieś pociąć się w taki sposób, no to mogłabym skończyć z czymś takim albo gorzej z czymś takim jak tutaj, więc no, będę musiała starzyć się z godnością po prostu. Tak, słuchajcie, to wam chciałam pokazać, bo zobaczyłam co to jest od razu i stwierdziłam, że to jest takie fajne, cool nadwodek, kombinezon. To jest kombinezon, patrzcie, to są takie krótkie gadki, to jest całe szerokie, zakłada się normalnie od dołu, mamy troszkę większy dekolt, ale też nie jakiś gigantyczny i takie na wakacje, takie totalnie chill. Nie wiem, ile to kosztuje, zaraz zobaczymy. Tak wam jeszcze pokażę. Z tyłu jest sznurowane, widzicie? Jest krótkie za pupę, ale nie jest takie hiper krótkie. No to jest taka rzecz typowo właśnie na jakieś wakacje, nad wodę i tak dalej. Jakbyście czegoś takiego szukały, no to tutaj w Bershce jest. Też fajny motyw, bo to są jakieś takie chmurki rozmazane albo coś w tym stylu. Wygodne to jest strasznie, to na pewno. Jakbym jechała gdzieś nad jakąś rzekę, staw, nie wiem, co tam, zbiornik wodny, to mogłabym coś takiego mieć, ale nie potrzebuję, bo mam inne rzeczy, więc tak pokazuję wam bardziej w ramach ciekawostki. I gdybyście czegoś takiego szukały, czy dla siebie, czy nawet dla swojej, nie wiem, córki tam nastoletniej, to wydaje mi się, że to jest fajne. Jeżeli będzie dobry skład, zaraz zobaczymy. I to kosztuje 30 zł, więc cena też jest spoko. Widzę, że to jest 100% wiskozy. Tu miałam eskę. Jak znalazł nad wodę gdzieś dla jakiejś młodszej osoby. Możecie się zastanawiać i być zaciekawione, co ja tutaj mam, ale to nie dla mnie. To jest prezent, więc nie pokażę. A teraz się już ubieram. I słuchajcie, jesteśmy teraz w Pull&Bear. Jeszcze zanim założę cokolwiek, to chciałam wam powiedzieć, że byście sobie zajrzały dużo bardziej niż do Bershki, bo tutaj są fajniejsze rzeczy, wydaje mi się, w Pull&Bearze i są też takie mniej kiczowate. Oczywiście są te vibesy lat 2000, ale można tutaj znaleźć takie inne rzeczy też fajne i 9 rzeczy mam, więc najwięcej dzisiaj. Zobaczymy, zaraz będę mierzyć, zobaczymy, z czym to się je. I patrzcie tutaj, teraz może wszystko jest takie pozwijane i niezbyt dobrze wygląda, ale popatrzcie, jaką znalazłam spódnicę, jak ona idealnie się zgrywa z tym, co ja dzisiaj mam na sobie. Nawet do butów pasuje, popatrzcie. Tymi kolorami, taka ombre właśnie i znalazłam nawet swój rozmiar. Mamy tutaj brąz, pomarańcz i przechodzi w taki ciemny róż. Bardzo fajna spódnica, bardzo mi się podoba. Taka prosta, no idealnie, tak jakby to jest dopełnienie stylu, tylko pod spód bym założyła coś ciemniejszego na przykład, albo miała ciemniejszą torebkę. Nie wiem, podoba mi się bardzo ta spódnica. Bardzo mi się podobają kolory. Mamy tutaj rozcięcie z tyłu, też takie. Ona nie jest jakaś wielce droga, mam wrażenie, więc jakby tak kosztowała z 4 dyszki, to chyba bym sobie ją wzięła, jeżeli oczywiście skład będzie dobry. Bardzo mi się podoba. Po prostu bardzo mi się podoba. Fajnie się czuję. Te kolory jakoś tak działają na mnie fajnie. Nie wiem, czy macie. To jest właśnie to, że zakładam i czuję, this is it. I to nie ma reguły, jaka to będzie rzecz, po prostu this is it i koniec. Ale to jest takie this is it, nie do końca ty, więc jeszcze się będę zastanawiać. Napiszcie, co sądzicie, czy fajna. Bardzo szeroko tutaj teraz to wszystko wygląda, ale to dlatego, że jakoś tak koszulę dziwnie założyłam, podwinęłam, że tak taki kwadrat się z nich zrobił. No, ale ogólnie, o, tak. Może, no ja w ogóle mam szeroką talię, więc wiadomo, ale podoba mi się ta spódnica, podoba mi się i jakoś tak zgrywa się ze mną z obecnym moim vibe'em, więc jest potencjalnie rzeczą, którą mogłabym wziąć z powrotem ze sobą do domu. I znalazłam jeszcze taką krótszą bluzę, widzicie, dosyć jakie bary futbolisty robi i znowu nie do końca może pasuje kolorystycznie i tak vibe'owo do tej spódnicy, jakby ją na przykład jeszcze tak włożyć jakoś, to pasuje, natomiast ja uwielbiam taki ten kolor. Nie wiem dlaczego. To jest taki odcień brązu jasny, chłodny, taki mój. Ja się dobrze w nim czuję. Mam w podobnym kolorze bluzę z Zary sprzed chyba 2 czy 3 lat. Taką z poszerzonymi ramionami. Nawet ostatnio jakiś film w niej nagrywałam. Tego nie wiem, czy już go widziałyście, czy go dopiero zobaczycie. I tamtą też bardzo lubię. Ale ta jest taka też przyjemna. I to też jest wyprzedaż, a to w ogóle wygląda jak wyciągnięta dopiero z fabryki. Tak szczerze mówiąc, więc może mają takie rzuty, wiecie, niby wyprzedaż, sprzedamy jak wyprzedaż, a to wcale nie jest wyprzedaż, tylko specjalnie na wyprzedaż rzeczy, o, nie wiem, no chyba, że widziałyście tą bluzę gdzieś wcześniej. Podoba mi się, fajna jest, przyjemna, taka krótsza, właśnie nie za długa, jestem też na tak, może to nie jest znowu coś, co wezmę, czego pragnę, ale jak macie podobne typu urody do mnie, szukacie czegoś takiego właśnie chill, na luzie, to myślę, że ta bluza jest całkiem przyjemna. Tylko trzeba zwrócić uwagę na to, że ona ma obniżoną linię ramion, no i jakby nie było, przez sztywność trochę tego materiału ona będzie was tak trochę poszerzać, nie? będzie tutaj odstawać. Ale myślę, że to jest do zaakceptowania. Zależy też od sylwetki. Dla sylwetek na przykład gruszki, ona będzie świetna, bo zrównoważy szerszy dół. Przy mojej sylwetce sprawia, że jestem jeszcze szersza u góry i węższa na dole, ale szczerze wisi mi to. Fajna jest po prostu. I teraz tak, metka spódnicy, bo już ją z siebie ściągnęłam. Ja miałam M-kę, ona kosztuje 40 zł. I tutaj mamy, jak widzicie, wiskozę z lnem. Chyba 88 wiskozy i do tego len. I jeżeli podoba Wam się dzisiejsza moja spódnica, którą mam na sobie, ale wolałybyście ciemniejszą, to macie w Pull&Bearze na wyprzedaży takie też cargo z kieszeniami po bokach. Długość jest taka sama, to jest praktycznie ten sam fason, tylko materiał jest cieńszy. Tutaj jest cieńszy troszeczkę materiał, ale też taki sztywny, jak widzicie, tak jak w tej mojej spódnicy. I z tyłu też ma rozcięcie. Mam wrażenie, że fason jest, czekajcie, włosy, że fason jest ten sam, tylko po prostu inny materiał i kolorystyka. Ale widziałam też jakieś jasne, tylko że niestety nie było rozmiaru. Mamy tutaj kieszenie i tak właśnie zestawiłam z bluzą. Patrzcie, jakie to są fajne kolory, takie na późnoletni, przełom lata i jesieni, wieczór na przykład, albo popołudnie, albo dzień. Są fajne kolory, fajne zestawienie kolorystyczne, podoba mi się bardzo. No w ogóle ta bluza mi się podoba, no co zrobię? Podoba mi się bluza, podoba mi się ta spódnica, którą mierzyłam. Ta spódnica też jest spoko tak naprawdę. Wszystko, co do tej pory zmierzyłam, mi się podoba tutaj w Pull&Bearze, więc no zdecydowanie ma on przewagę dla mnie nad na przykład Bershką. Także ta spódnica jest taka, powiedziałabym, że chciałabym ją zobaczyć, jak ona z tyłu wygląda, ale jej nie zobaczę w tej przymierzalni, bo ona jest troszeczkę bardziej przylega mi do ciała niż ta, którą mam dzisiaj na sobie. A jak bardziej przylega, to może podkreślać tutaj hip-dipsiki, a tego bym nie chciała, więc nie jestem w stanie tego zobaczyć. Znaczy, to nie jest też tak, że ja bym ją brała może jakoś czy coś. Wydaje mi się, że coś sobie dzisiaj wezmę tutaj w tym Pull&Bearze, bo ceny są fajne, składy są fajne i fasony też mi się podobają, ale jeszcze nie zdecydowałam się. No jeszcze sporo przed nami tak naprawdę mierzenie, ale jak do tej pory wszystko spokojnie dla mnie. Ciekawa jestem Waszej opinii, bo dla mnie to jest zawsze trochę takie szokujące, bo ten Pull&Bear to tak jak Bershka, a to jest moim zdaniem lepsze. Pull&Bear jest fajniejszy od Bershki, więc nie wiem, coś dzisiaj sobie chyba tutaj kupię. Po prostu. Także piszcie, co sądzicie, czy Wam się podoba, co Wam się podoba z tych rzeczy, które do tej pory pokazałam i będziemy patrzeć coś tam kolejnego, co tutaj mam. Ok, ściągnęłam teraz bluzę, miałam tutaj rozmiar M, no i tutaj jest cena 40 zł. I mamy tutaj mieszankę bawełny z poliestrem, 32 poliestru, czyli 68 bawełny. I wynalazłam jeszcze taką kurteczkę, zaraz Wam pokażę. Ona wygląda, jest taka jakby piankowa lekko, jak neoprenowa, o. Taka z dużym kołnierzem tutaj. Coś takiego, taka krótsza, też w granatowym kolorze i też jest fajna, też mi się podoba, kurczę. Nawet w takim zestawieniu, jestem bardzo granatowa w tym momencie, ale w takim zestawieniu ze spódnicą ona będzie spoko wyglądać. Mamy tutaj właśnie taki sztywniejszy ten materiał, rękawy z obniżoną linią ramion i ściągacze. No kurczę, wszystko mi się podoba, co zakładam, co jest grane. Wszystko, we wszystkim się fajnie czuję. Może ja zamiast do Zary latać 100 000 razy w miesiącu, to będę chodzić do Pull&Beara i was Pull&Bearem dręczyć. Bardzo fajna. Tutaj mamy kieszenie. To są takie fasony, które u mnie się sprawdzają właśnie do spódnic bardziej niż do spodni. W sensie lepiej się czuję w takich zestawach ze spódnicami. I jak widzicie, ten kolor samej tej spódnicy przy tym jest jaśniejszy, jest taki trochę bardziej sprany, więc to widać, że to jest troszeczkę taka rzecz cięższa, na cięższą pogodę, cieplejszą. A to jest lżejsze, no ale tak chciałam Wam pokazać. Podoba mi się ta kurtka też. Fajna jest, co ona ma pod spodem? Mamy jakąś tam podszewkę. Fajnie się układa tutaj. Widzicie? Z tyłu. No nie widzicie, ja też dobrze nie widzę. Jedyne, co mnie zastanawia, to obszycie tego kołnierza tutaj, bo to jest takie obszycie jakby prążkowane. Troszeczkę tak Wam może pokażę. I ja mam wrażenie, że to się może łatwo zmechacić po prostu. Ale sama w sobie kurtka jest spoko, naprawdę. Ciekawa jestem, jaka jest cena tej kurteczki. Też mi się podoba, no ja nie wierzę po prostu. Nie wierzę, w Zarze nic nie znalazłam, a w Pull&Bearze tutaj wszystko mi leży. I teraz metka tej kurtki, widzicie, ona jest też troszkę ubrana, więc też może się obierać, no nie wiem, ale jest fajna, ogólnie fajna po prostu moim zdaniem, ciekawa bardzo. I teraz tak, jeżeli chodzi o metkę, to tutaj miałam rozmiar M, cena to jest 60 zł, no i tutaj już mamy syntetyczny skład, bez poliester, elastan i podszewka poliester. I kolejna rzecz to jest taka bluza, też w stylu cargo. Muszę głośno mówić, bo leci piosenka, która może mieć prawa autorskie. Mam nadzieję, że nie będę musiała tego wycinać. Tylko że ja tutaj mam rozmiar S. To jest taka jak jogging z lat 90., czyli w tym stylu parachute tak naprawdę. O, tak to nazwijmy. Mamy tutaj taki mały dekolt okrągły, prążkowany, na jakiś trójkącik wszyty. No i ona jest taka krótsza. Myślę, że M-ka byłaby po prostu troszkę dłuższa, ale no nie jest na mnie o dziwo za mała, jak tak ją założyłam. Mamy tutaj też obszycia na rękawach, no i założyłam ją do tej spódnicy, w dalszym ciągu mam tu spódnicę na sobie, nie wiem czemu, i z tyłu no taka krótka bluza po prostu z obniżoną linią ramion, też jest to fajne, też mi się podoba, trochę tak, nie wiem, idealnie w talii u mnie jest to i w sensie to ten ściągacz tutaj, bo mamy też właśnie ściągacz na dole i tak mam wrażenie, że dziwne rzeczy trochę robi z sylwetką, że mogłoby to być albo szersze, po prostu takie, wiecie, szerokie, takie normalne, bez ściągacza, albo trochę dłuższe, nie wiem, żeby to można było jakoś podwinąć, także to akurat też mi się podoba, ale najmniejsze u mnie tak jakby wzbudziło wow. I tutaj miałam, tak jak mówiłam, rozmiar S, cena to jest 4 dyszki. Tutaj będziemy już mieć, a nie, popatrzcie, 40 bawełna, coś tam. Nie, no nie mogę tych metek przeczytać, no sorry, jestem ślepa po prostu, muszę znaleźć tą wewnętrzną. I tak, tutaj mamy fabryk 3, czyli jakieś dodatki, bawełna z elastanem. Drugi materiał poliamid 100% i główna tkanina to jest bawełna z poliestrem, no taki namieszany ten skład, szeleści to tak też. I ściągnęłam z siebie tą spódnicę, tutaj jest co prawda 139 zł i to jest 100% bawełna, ale ja sprawdziłam na stronie i ta spódnica jest po 39,90. I znalazłam też taki top, słuchajcie, właśnie dzianinowy, taki całkiem prześwitujący. I tak sobie pomyślałam, że on może fajnie wyglądać do tej spódnicy, którą mam na sobie. Plusem tej spódnicy jest to, że ona nie jest taka, że jak coś pod spód włożymy, to to znać bardzo. I założyłam właśnie ten top, założyłam sobie w rozmiarze M i jest taki luźniejszy. Ej, i podoba mi się, jak to wygląda, w sensie tak chill to wygląda. On jest taki, wiecie, cieniuteńki, see-through tak zwany i do takiego właśnie topu pod spód cielistego. Czemu nie? Fajnie wygląda i kolorystycznie bardzo fajnie się tutaj zgrywa moim zdaniem z tą spódnicą, którą mam na sobie. Ona ma taki troczek tutaj sterczący do przodu, dziwny. Muszę to jakoś podwinąć, bo mnie wkurza trochę. Ale powiem wam, że się świetnie w tej spódnicy czuję. W tej granatowej też się fajnie czuję, ale jedna mi wystarczy, nie? Także ten top. I on chyba kosztuje 20 zł, więc to jest jakieś tam marne grosze tak naprawdę. Ja go mam w rozmiarze M, no nie wiem, taki niby zwyklaczek, ale daje fajny efekt, wiecie, bo tutaj mamy teraz taką mieszankę stylów i vibe'ów i faktur, a kolor jest bardzo podobny, więc to tutaj się coś dzieje. O, nawet w ten sposób właśnie chodząc, tylko w takiej spódnicy i w takim topie to tutaj więcej się dzieje niż tak zwyczajne. No i tutaj robotę też robią te naszyjniki, co mam na szyi, to na pewno. Także fajny topik, taki miękki, lekki, luźny, taki o. A jeszcze wam pokażę, jak on wygląda wypuszczony. No taki jest z takim przyfalbankowaniem na dole. Tutaj metka przeszkadza, więc on się odkształca, ale taki easy peasy. A poczekajcie, bo ja chyba nie pokazałam w ogóle z tyłu, jak to wygląda i sama nie zobaczyłam. Aha, jest taki bardziej wycięty niż to, co mam na sobie, ale w sumie to w ten sposób nie robi żadnej różnicy. Także też spoko rzecz. I tutaj, tak jak mówiłam, rozmiar M, cena to jest 20 zł i mamy tutaj poliester z bawełną pół na pół w składzie. I jeszcze obok tamtego topu na wieszaku wisiał też w tym samym stylu, tylko w ten sposób ażurowy top, taki czarny i też go stwierdziłam, że wezmę do zmierzenia, tylko że jego już trzeba tak wkładać całkiem, wydaje mi się, w ubranie, bo on jak się zagnie, to jest tak dziwne trochę wrażenie. Także coś takiego. On nie ma naklejonej metki wyprzedażowej, więc ja nie wiem, czy to jest wyprzedaż. Tak założyłam, że jak tam wisiał, to być może wyprzedaż i stwierdziłam, że sprawdzę po prostu w przymierzalni. Także pokazuję Wam w ten sposób. Widzicie, jak się coś takie krzywość się zrobi, to dziwnie to wygląda, a wyciągnę go, żeby Wam jeszcze pokazać, jak on wygląda właśnie w ten sposób. Taki szeroki, to też jest chyba, zdaje się, rozmiar M, więc coś takiego też można ewentualnie do shortów zarzucić, czy do czegoś, może niekoniecznie do tej sukienki, którą ja mam na sobie, w sensie spódnicy, ale tak. I on jest taką bokserką też z tyłu. No też ciekawa rzecz, teraz jest taka tendencja właśnie do takich ażurów, prześwitów i tak dalej. Myślę, że on może się fajnie sprawdzić. Ja bym go jeszcze w jeden sposób spróbowała, wiecie? W ten sposób. I zwinęła, mimo że wtedy będzie taka gulka, to chcę zobaczyć, jakby to wyglądało. Nie, to już się nie broni jak dla mnie. Także jak coś, to jeszcze taki. I tutaj też sprawdziłam na stronie, ten top kosztuje 19,90 na wyprzedaży, więc 2 dyszki, tak samo jak ten zielony, czy tam zgnity, no zieleń, to jest odcień zieleni tak naprawdę. Tutaj mamy 68 bawełny, 32 nylonu w składzie. I jeszcze jeden ażur, który postanowiłam zmierzyć też do mojej spódnicy, to jest sweter. Swetry ażurowe są fajne. Patrzcie, jaki on jest ogromny i ma długaśne rękawy, bardzo obniżoną linię ramion, rozcięcia tutaj. I też jest fajny. No kurczę, wszystko dzisiaj tutaj jest takie fajne. Patrzcie, jak się ładnie z paznokciami zgrywa w ogóle, w sensie kontrastuje tak naprawdę, nie zgrywa. Więc taki sweter też znalazłam. Nie wiem, jaki tutaj jest skład, jaka jest cena. Jest mocno oversize'owy, ale podoba mi się to w nim, tak szczerze mówiąc. I fajny odcień. Może to nie jest idealnie odcień żółci, która do mnie pasuje, żeby się nos świeci po tylu godzinach, ale jest ładny. No jest ładny też. Jest fajny. Taki, nawet do tej spódnicy, właśnie do tego typu spódnicy, jako taka luźniejsza rzecz do narzucenia. Fajne jest to, że on jest dłuższy też i szerszy, bo ten, który mam, ten właściwie, który mam ze Stradivariusa, taki ekri i różowy, one są troszkę krótsze, a ten można tak zarzucić, wiecie, tak luźno i mieć taką stylizację bardzo jeszcze, nie wiem, jakąś taką bardziej nonszalancką i tak dalej. No i kolor jest też fajny. Ciekawa jestem, co sądzicie, dajcie znać. I tutaj rozmiar M również miałam i cena to jest 59 zł. No i tutaj też mamy na w składzie 55 poliester, 45 bawełna. Ok, słuchajcie, i to by było na tyle. Powiem Wam, że Pull&Bear pozytywnie. Dla mnie bardzo pozytywnie, najfajniej dzisiaj tak naprawdę, więc jestem zadowolona. Co do decyzji, czy coś wezmę, jeszcze nie jestem pewna. Pewnie coś wezmę. Waham się tak, między topami tymi dwoma, czarny i ten zielony, ażurowy. Ta spódnica pierwsza, którą mierzyłam, ten sweter mi się bardzo żółty też spodobał, więc to są takie rzeczy, które potencjalnie miałabym ochotę przygarnąć i taka jest prawda. No i piszcie, co Wam się najbardziej dzisiaj podobało. Kończymy już, słuchajcie, na Pull&Bearze, bo muszę już jechać do domu, już jest po 3:00, a tam, że tak powiem, obiad do zrobienia, dziecko do ogarnięcia, więc dziś to by było na tyle. Ale mam nadzieję, że jeszcze przed wyjazdem do rodziców znajdę chwilę czasu i może nakręcimy jeszcze jakiś jeden odcinek. No nie wiem, myślałam, że zdążę jeszcze dzisiaj do Sieny, ewentualnie do jakiegoś house'a. Albo zaczniemy jutro przeglądać już nowe kolekcje i ewentualnie coś tam dodatkowo. Zobaczymy, nie wiem. Ciężko mi zdecydować. Piszcie, co Wy byście chciały. Widzimy się w kolejnym filmie. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Pa!